Pierwszy raz, kiedy je zobaczyłam, był to moment, kiedy wjechałem w inkubatorze transportowym do naszego oddziału. Zostało ułożone, cały czas płakało, cały czas się ruszało. Było to prawie 22 tygodnie ciąży, no to jest 6 miesiąc ciąży. Malutkie, piękne dziecko, które się rusza, które łapie powietrze. Takie dzieci tak naprawdę to się odkłada i te dzieci umierają. Pamiętam, liczyłam do dzisiaj, czuję kolanki. Lekarze robił aborcję, wpisują poronienie, tak? Tak. Nie widziałam żadnych wad tego dziecka. Miało normalnie paluszki, rączki, wszystko. Twarzyczka, chusteczka. Jak prawo można obejść? Ja pracuję 30 lat w zawodzie i nigdy nie zdarzyło się, żeby przyszła jakakolwiek mama z zagrożonym życiem swoim przez to, że dziecko ma pod sercem. Otworzyłam tą elektroniczną dokumentację, bo chciałam sprawdzić, co faktycznie się dzieje i to dziecko musi być zabite. Często jest to presja właśnie feministek. Też urodziło się dziecko żywe i otworzyło usta, jakby chciała krzyczeć to dziecko. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić, bo byłam przygotowana naprawdę na to, że dziecko będzie martwe. Witam Państwa serdecznie, Laudetur Jezus Chrystus, tu Te Deum, Marek Skowroński, kłaniam się Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina. Witam Panie Krzysztofie, kłaniam się, dzień dobry, szczęść Boże. Witam Pana redaktora, witam widzów, szczęść Boże. Panie Krzysztofie, w poniedziałek odbyła się premiera filmu Miało nie żyć, filmu wstrząsającego, filmu, który powinien jednak być obowiązkowo, moim zdaniem, jednak wyświetlony dla tych, którzy albo za mało wiedzą na temat tak zwanej aborcji, czyli mordowania dzieci nienarodzonych, albo są ślepo za tą formą unicestwiania życia. Proszę powiedzieć, jak doszło w ogóle do tego, skąd pomysł na zrealizowanie tego filmu? Film był realizowany bardzo długo, w fazie koncepcyjnej to kilka lat. Myślę, że film jest efektem pracy mojego środowiska Fundacji Życie i Rodzina, pracy z położnymi. My od lat mieliśmy kontakt z położnymi, które nam mówiły, co się dzieje w szpitalach, w jaki okrutny sposób są dzieci zabijane. Wielokrotnie, może wielokrotnie to za duże słowo, ale parę razy uczestniczyliśmy w procesie zawiadamiania organów ścigania. Te wszystkie głośne sprawy, które przedostały się do mediów, chodzi mi o te sprawy, kiedy dziecko przeżyło aborcję i było głośno opisywane, w dużej mierze przedostały się dzięki pracy Fundacji Życie i Rodzina, to już mogę mówić. Widząc, że zgłoszenia absolutnie nic nie dają, dlatego że te głośne sprawy, które się przedostały oraz inne przypadki, które jakimś tam sposobem zapodziały się w prokuraturze. Wszystkie one były umarzane. Postanowiliśmy ujawnić tę sytuację, pokazać, jak jest naprawdę. Dużo czasu było trzeba, żeby środowisko medyczne dojrzało w ogóle do decyzji, żeby o tym opowiadać. W filmie widzimy, że niektóre położne zdecydowały się pokazać, w sensie pokazać swoją sylwetkę, no bo my tutaj dążyliśmy do pełnej anonimizacji, a niektóre zdecydowały się tylko i wyłącznie na nagranie głosowe, tak? No jest to zrozumiałe, dlatego że mamy do czynienia z grupą, w mojej ocenie zorganizowaną grupą przestępczą, mówię o środowiskach aborterów. No jeżeli ktoś nie ma problemu z tym, żeby nie jedno, ale przecież na masową skalę zabijać dzieci nienarodzone w tak bestialski sposób, jak to jest przedstawione w filmie, ja nie dziwię się, że położne się boją, że personel medyczny się najzwyklej w świecie boi. Dlatego, że ja tak jak myślałem o tej sprawie, to ja myślę, że ja bym wolał w ciemnej bramie spotkać jakichś opryszków pospolitych niż takiego lekarza abortera, który po prostu te dzieci wszystkie morduje, tak? Więc taka jest geneza filmu, taki jest pomysł filmu. Może powiedzmy w takim razie, jakie są mniej więcej w tej chwili cenniki, bo to jest cały czas jednak czarny rynek, powiedzmy wprost, w Polsce. Ile kosztuje uzyskanie sobie przychylności lekarza i zamordowanie dziecka? Znaczy, powiem tak, kiedy aborcja była legalna, aborcja eugeniczna, cennik NFZ-u to był 1200 zł. W sensie NFZ tak wyliczył usługę aborcji. Takie po prostu kwoty były zwracane szpitalowi za każdą aborcję. Teraz oficjalnie oczywiście nie mamy aborcji eugenicznych, no bo zmieniło się prawo. Jest próba rozszczelnienia prawa poprzez sforsowanie tej tak zwanej przesłanki psychiatrycznej, a więc też de facto na bazie tej przesłanki tak zwanego, że kobieta się zabije albo będzie ciężko chora, bo będzie miała dziecko, więc chodzą i tutaj próbują kombinować i tutaj też wtedy dzieci giną w starszym wieku, mówię o okres prenatalny, to też... Może przypomnijmy, przepraszam, że jest to pomysł zgłoszony wprost przez już byłego ministra Niedzielskiego i rządu PiS. Tak. To rząd PiS zaczął pracę nad przesłanką psychiatryczną. Zostało to zahamowane przez 4 dzielne niewiasty z naszej fundacji KAJE, Laurę, Monikę i Iwonę, które weszły po prostu do Ministerstwa Zdrowia razem z posłem Braunem. Zrobiły tak duże zamieszanie, że PiS przed wyborami się z tego wycofał. Ale gdyby nie było tej akcji w Ministerstwie Zdrowia, to przed wyborami mielibyśmy klepniętą przesłankę psychiatryczną. Więc na rynku oficjalnym zabicie dziecka kosztowało około 1200 zł, tyle szpital miał zwracane. W tak zwanej przestępczości aborcyjnej, bo nie używamy słowa podziemie, bo się dobrze kojarzy, podziemie było niepodległościowe, w przestępczości aborcyjnej to są kwoty rzędu kilku tysięcy złotych za starsze dziecko, w sensie takie, które już jest, które trzeba usuwać poprzez wywołanie porodu, no bo te młodsze dzieci, szczególnie w tych pierwszych tygodniach, no to podaje się po prostu szereg tam farmaceutyków, nie będę tutaj nic reklamował, leków, które są ściągane. Tak naprawdę, panie redaktorze, jasno trzeba powiedzieć, że pieniądze w żaden sposób nie są już problemem, żeby zabić dziecko, dlatego że organizacje aborcyjne są tak dobrze opłacane i nie mówimy o dziesiątkach tysięcy złotych, czy nawet setkach tysięcy złotych, ale mówimy o milionach euro. Takie granty płyną do organizacji proaborcyjnych z zagranicy, z ambasad, z funduszy różnych, z Unii Europejskiej. Mówimy o milionach euro rocznie, więc tak naprawdę te organizacje stać na sfinansowanie aborcji każdej kobiecie w Polsce, gdyby była taka potrzeba, która się do nich zgłosi, więc to nie jest kwestia nawet środków finansowych, to jest kwestia tego, że prawo jest tak skonstruowane i jest po prostu dostępne, a przestępczość aborcyjna nie jest zupełnie ścigana. Może w takim razie proszę zdradzić nam, które to ambasady są takie hojne w Polsce? To jest między innymi, nie chcę teraz przekręcić, ale z krajów Beneluxu, bodajże Belgia i Holandia tutaj dołożą bardzo duże środki na to, żeby aborcja była w Polsce dobrze opłacana. Są uruchamiane programy w krajach zachodnich, gdzie Polki będą mogły na zasadzie teleporady dostać tabletkę. Między innymi Holandia teraz wyszła z takim pomysłem, że w związku z tym, że w Polsce aborcja jest zakazana i pewnie będzie zakazana, bo ta większość, ale to o tych wątkach politycznych to pewnie później pogadamy. Więc Holandia ostatnio wyszła z takim pomysłem, żeby ułatwiać Polkom zabijanie własnych dzieci, więc chcą to refundować w ogóle ze swoich środków przeznaczonych na zdrowie. My mówimy po prostu o tak ogromnych kwotach, które są no, nawet nie do wyobrażenia, jeśli chodzi o Polskę, tak? Bo żadna organizacja, nawet te organizacje pisowskie dobrze opłacane, nie mają takich środków finansowych, jak miały przeznaczone organizacje proaborcyjne. Ten wątek to jest w ogóle wątek, który warto, żeby dziennikarze śledzili, prześledzić, jak pieniądze płynęły z samorządów opanowanych przez PO, prześledzić, jak płynęły bezpośrednio z Unii Europejskiej, prześledzić, jak płynęły z ambasad, prześledzić, jak płynęły z innych organizacji międzynarodowych. Wyjdą nam naprawdę kwoty, które zwalają z nóg i mówimy tutaj wtedy będziemy mówić już nawet o kwotach rzędu setek milionów złotych. Czy wśród tych ambasad jest również ambasada Niemiec? Pytam nie bez przyczyny, ponieważ to Niemcy, z którymi, jak wiemy, do dnia dzisiejszego nie mamy podpisanego, nie mamy zawartego traktatu pokojowego, to Niemcy w okupowanej Polsce wprowadzili przepisy liberalizujące, a w zasadzie zezwalające, nawet promujące mordowanie dzieci nienarodzonych. To jest bardzo ciekawy wątek i tutaj bym chciał, jeśli pan pozwoli, to bym chciał przytoczyć może taką pewną osobę. To był Erhard Wetzel, doktor prawa, który był wysokim urzędnikiem NSDAP i on właśnie opracował dokument, na podstawie którego wprowadzono potem w Polsce, okupowanej przez hitlerowców w Polsce, przepisy, ale również i wszelką propagandę zachęcającą Polki do mordowania nienarodzonych dzieci. Jeśli chodzi o rolę ambasady niemieckiej, to nie mamy informacji, aby ona bezpośrednio dotowała organizację sensu stricte aborcyjne, natomiast mamy informację, że bezpośrednio dotuje i wspiera partie polityczne i staje się zapleczem dla tych partii politycznych, które dążą do zmian legislacyjnych w Polsce, tak? Więc tutaj jest takie sprawstwo, myślę, ambasady niemieckiej i te informacje, które się pojawiały, bo jakby mamy szereg organizacji pozarządowych działających za pieniądze, między innymi za pieniądze niemieckie, i te organizacje mają w swoim programie promowanie aborcji, zmiany legislacyjne. Z części tych organizacji wywodzą się potem politycy, albo wprost te organizacje stają się zapleczem dla jakichś właśnie partii politycznych. Więc tutaj w taki sposób wydaje mi się, że Niemcy mogli mieć pewne obawy, żeby bezpośrednio dotować 1 do 1, tak jak nie mają tych obaw kraje Beneluxu. Niemcy mogli mieć obawy właśnie ze względu na te wątki historyczne, bardzo dla nich niekorzystne. Ale no, tak naprawdę te działania w sferze legislacyjnej może są jeszcze gorsze, dlatego że tak naprawdę to o tym, jakie będzie prawo, znaczy, to jakie będzie prawo, tyle dzieci zginie, tak? I my zawsze się posługujemy tym przykładem, dlatego że jest taka modna narracja budowana wśród proliferów, i w ogóle w środowiskach okołoprawicowych, że główny sposób działalności pro-life powinien polegać na tym, że pomaga się kobiecie. No to jest bzdura i absurd. Właśnie takim krokiem poszły kraje zachodnie. Właśnie tak funkcjonował ruch pro-life we Francji. I we Francji mamy już aborcję wpisaną do konstytucji. Jedyny sensowny, skuteczny, najlepszy sposób zabezpieczenia prawa do życia to są zmiany legislacyjne. Wczoraj pojawiła się informacja, że w Teksasie po 9 miesiącach funkcjonowania, po tym jak wprowadzono zakaz, bo tam też były te walki przecież i uchylono ten wyrok, wyrok Sądu Najwyższego, który legalizował aborcję przez wiele lat. Amerykanie wymordowali mnóstwo swoich dzieci nienarodzonych. W samym Teksasie w kilka miesięcy udało się ocalić 10 tysięcy dzieci. Więc tak naprawdę jedyny sensowny sposób, skuteczny, żeby chronić życie ludzkie, to są zmiany legislacyjne. Pomoc jest ważna, ale jeżeli ktoś nastawia ruch pro-life na to, że on ma pomagać i w ten sposób uratuje dzieci, to trzeba mieć świadomość, że wtedy będzie uratowany promil z zabijanych, a nie większość. A tutaj chodzi o to, żeby uratować jak najwięcej dzieci, więc zmiany w prawie, zmiany w prawie, zmiany w prawie to jest w ogóle klucz. I powiem jeszcze taki bardzo ważny wątek. To jest coś, czego nie zrobiła Irlandia. Nie zrobiła też w jakiś sposób Hiszpania. Kiedy ma się dobre prawo, tak jak było w Irlandii, trzeba wykonać ostateczny ruch. Tym ostatecznym ruchem jest delegalizacja organizacji aborcyjnych. Dlatego, że w państwie prawa nie mogą istnieć organizacje, które wzywają do zabijania jakiejkolwiek grupy obywateli. Jakbyśmy sobie założyli organizację, która wzywa do zabijania mieszkańców Krakowa, już tych Żydów nie chcę przywoływać, bo to jest tak wyświetlany przykład, ale na przykład mieszkańców Krakowa albo nie wiem, albo mężczyzn w wieku 45+, no to zająłby się nami prokurator, tak? Na początku pewnie by nas skierowali na badania psychiatryczne, ale gdyby się okazało, że jesteśmy zdrowi i zupełnie serio to głosimy, no to poszlibyśmy siedzieć zapewne, tak? Natomiast istnieją sobie organizacje, które wprost wzywają. I ogromnym błędem ruchu pro-life w Irlandii, ale nie tylko w Irlandii, też na świecie, a także w Polsce i to się zemściło, dlatego teraz są projekty procedowane, a także w Polsce jest to, że nie postawiono kropki nad i, czyli nie, przynajmniej nie dążono do delegalizacji, ograniczenia możliwości działania organizacji feministycznych, lewicowych o profilu aborcyjnym. No i właśnie dlatego mamy teraz te wszystkie projekty, bo nikt nie złapał tego środowiska odpowiednio za twarz, że tak powiem. I kończąc już tą wypowiedź, proszę wierzyć mi, że wystarczy odciąć finansowanie tym organizacjom, i tak samo organizacjom LGBT-owskim, to też trzeba jasno powiedzieć, ale to osobny wątek. Wystarczy odciąć międzynarodowe i samorządowe finansowanie i teraz już państwowe finansowanie organizacjom aborcyjnym, lewicowym, LGBT-owskim i problem się sam rozwiąże w przeciągu roku. To nie są organizacje, które się w żaden sposób utrzymują z pieniędzy obywateli polskich. To są organizacje, których zarządy, ciała, liczne grona pobierają ogromne wynagrodzenie i zasadniczo na lewicy nie istnieje coś takiego jak praca społeczna, a jeżeli istnieje, to jest kilkukrotnie mniej efektywna i słabsza niż w organizacjach prawicowych. Więc to tak naprawdę, panie redaktorze, to są tak proste rozwiązania. To jest jedna ustawa, która po prostu kasuje wszelkie dofinansowanie i mniej więcej rok czasu budzimy się w zupełnie innym państwie. Tak mogę powiedzieć. No, przypomnijmy w takim razie, że Platforma Obywatelska, a w zasadzie wcześniej Kongres Liberalno-Demokratyczny, czy w ogóle partia Tuska, wszystko wskazuje na to, że została założona za niemieckie pieniądze, które dostał bezpośrednio prawdopodobnie. Takie są doniesienia od dziennikarzy śledczych. Dostał w reklamówce czy w jakiejś torbie Donald Tusk. Ale w takim razie pójdźmy dalej. Ja pozwolę sobie jednak przywołać dokument z 25 listopada 1939 roku, ponieważ on bardzo dziwnie wpisuje się jednak w sytuację Anno Domini 2024. Otóż Erhard Wetzel wysoki urzędnik NSDAP pisał tak. Na terenach tych, mówimy o Polsce, musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające i tym podobne, należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się pokazywać koszty, jakie dzieci powodują na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwo dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie i tym podobne. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegawczych, czyli antykoncepcja. Przemysł produkujący tego rodzaju środki musi zostać specjalnie stworzony. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych, ani też spędzanie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić na przykład akuszerki lub felczerki w robieniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów. Przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchylenie zawodowej lekarskiej godności. Należy propagować również dobrowolną sterylizację. Tyle, że nie pojawił się w tym dokumencie, nie pojawiła się telewizja, bo wtedy jeszcze była ona w powijakach. No, myślę, że jakby pan redaktor powycinał odniesienia do nazistowskiej partii do Niemiec i podesłał to jako program wyborczy którejś partii lewicowej, to 1 do 1 mogłaby to już na swoich ulotkach i sztandarach umieścić. No, z nieznanych przyczyn cywilizacja białego człowieka postanowiła sama się wyeliminować, dlatego że nie licząc wyjątku, nie licząc jakby specyfiki amerykańskiej, o której może za chwilę powiem, specyfiki USA, no to aborcje w Europie przede wszystkim dotykają ludność rdzenną, ludność białą i jakby kryzys demograficzny dotyczy przede wszystkim rasy białej, tak? I to wszystko właśnie od aborcji przez antykoncepcję, sterylizację, to jest wymysł nasz, który na nasz sensie wyrosły w naszej cywilizacji, bo nie nasz, ale który sobie aplikujemy, tak? Większość krajów Europy ma prognozy demograficzne ujemne. Jeżeli gdzieś pojawiają się prognozy demograficzne dodatnie w krajach Europy Zachodniej, to oczywiście one są zbudowane, one są zafałszowane, dlatego że one są zbudowane na tym, że imigranci, nachodźcy po prostu ten wzrost ludnościowy dostarczą. Dość powiedzieć, że w krótkim czasie, czy nawet już chyba tak jest, w Nigerii jest większa populacja młodych mężczyzn niż w Unii Europejskiej. Więc to jest rzecz, którą sobie sami robimy. De facto realizujemy dziedzictwo, czy Europa realizuje dziedzictwo Adolfa Hitlera, z tym, że jasno trzeba powiedzieć, że Adolf Hitler te rozwiązania propagował w rasach podbitych, w narodach podbitych i one były dla Untermenschów, tak, czyli podludzi. Obermensze, czyli Niemcy, no mieli zakazane praktyk aborcyjnych, bo chodziło o to, żeby się Niemców rodziło dużo. Tam jedyne, z czym miał Hitler problem, no to oczywiście akcja T4 i dzieci chore, dzieci podejrzane o chorobę, no to jednak nie, bo tutaj mieliśmy czystość rasy i to, co tam niemieccy eugenicy wyprawiali, no de facto to też, to co się teraz dzieje w Europie Zachodniej, to też jest spuścizna przecież akcji T4, czyli zabijanie dzieci podejrzanych o chorobę. To, że w Europie Zachodniej w wielu krajach nie rodzą się już dzieci z zespołem Downa, jest to efekt tego, że wprowadzono tam akcję neo T4. Mogę nawet powiedzieć więcej, w ogóle Polska jest w tym momencie jednym z liderów, jeśli chodzi o leczenie dzieci z zespołem Downa i o, w sensie leczenie, że no, to są dzieci, które mają szereg chorób i trzeba się umiejętnie nimi zajmować. Więc Polska jest krajem w światowej czołówce, jeśli chodzi o, o opiekę nad dziećmi z zespołem Downa, generalnie nad ludźmi z zespołem Downa, to nie znaczy, że polska medycyna nagle stoi tak wysoko, to znaczy, że po prostu w Polsce te osoby są i lekarze mają doświadczenie, lekarze mogą praktykować, lekarze mogą leczyć na różne schorzenia te osoby, bo wiadomo, że jakby różne zespoły genetyczne powodują szereg innych komplikacji medycznych, natomiast na Zachodzie jest to już niemożliwe i mamy takie doświadczenia, że po prostu rodzice dzieci z zespołem Downa, które gdzieś tam się urodziły, im się udało, wprost przyjeżdżają tutaj po pomoc medyczną, no bo są lekarze, którzy wiedzą, jak te dzieci leczyć. Więc tak konkludując, no naprawdę, no, 1 do 1 to, co jest w tym, co pan redaktor przeczytał, a to, co jest teraz wprowadzane w większości krajów Europy Zachodniej. Ojcem, może przypomnijmy, ojcem eugeniki był Emil Krepelin, niemiecki psychiatra żyjący na przełomie XIX-XX wieku. Krepelin, który no, między innymi zajmował się różnymi rzeczami, w tym na przykład tak zwaną krzywą pracy i tak dalej, ale może przytoczmy jego między innymi słowa. Eugenika to nie tylko uwalnianie społeczeństwa od obciążeń dziedzicznych, ale i od niekorzystnych wpływów środowiska. Przypomnijmy, że Krepelin również był antysemitą i antypolakiem. Właśnie to jest spuścizna rewolucji, które zaszły w Europie. To jest, zaczynając od rewolucji protestanckiej, a przechodząc przez rewolucję francuską i generalnie oderwania prawa od prawa Bożego i rozdzielenia tego. No i właśnie widzimy tego efekty, że no, utworzył się po prostu coraz to nowe koncepcje ideologiczną, jakieś tam społeczne, które oczywiście tam w założenia mają jak najbardziej szlachetne i tak dalej, a w konsekwencjach kończy się jak zwykle, czyli ludobójstwem. No i to jest taka smutna konkluzja. No przecież eugenicy, właśnie miałem o wątku amerykańskim powiedzieć, to tutaj nawiążę, czołowa legalizatorka i propagatorka aborcji Margaret Sanger to jest taka feministka drugiej fali, która założyła największą na świecie organizację aborcyjną Planned Parenthood. To jest osoba, która blisko współpracowała z nazistami, wymieniała się tam właśnie listami, razem tam pisali sobie, jak tutaj te właśnie niższe rasy eksterminować. Ona wymyśliła taki projekt Nigro, czyli tłumacząc na nasz projekt Czarnuch. I ta specyfika Stanów Zjednoczonych jest taka, że tak, oczywiście biali dokonują tam bardzo dużo aborcji i też jest jakby problem, ale kliniki aborcyjne w Stanach Zjednoczonych bardzo często są lokowane w dzielnicach latynosów i murzynów po to, żeby właśnie doprowadzać do depopulacji no, w ich pojęciu niższych ras, tak? Mogę powiedzieć nawet więcej, taką ciekawostkę, oczywiście to nie jest na zasadzie, że to pochwalamy czy zachęcamy. W pewnym momencie Latynosi się zorientowali, że to o to chodzi i gangi latynoskie zwalczały kliniki aborcyjne, no bo wiedzieli, że to chodzi o to, żeby depopulować ich po prostu nację, więc dochodzi do takich paradoksów. Może w takim razie, przepraszam panie Krzysztofie, bo mamy coraz mniej czasu, gorąca prośba, żebyśmy powiedzieli o tym, jak to się w tej chwili dzieje w Polsce. W Polsce de facto są mordowane dzieci nienarodzone. Mieliśmy nawet przypadek bodajże 8-miesięcznej ciąży, która uległa tak zwanej terminacji, takie piękne słowo, prawda? Terminacja. A więc dzieci, które na przykład w 22, 21 tygodniu ciąży są celowo, że tak powiem, wywoływane u matek porody, a następnie te dzieci są po prostu zostawiane samym sobie, czyli mówiąc krótko, odcięte od pępowiny matki, dogorywają. Proszę powiedzieć o tym procederze i jak dużo tego mniej więcej w Polsce się odbywa, bo co gorsza, niestety odbywa się to również w szpitalach, które w swoich nazwach mają odwołanie do religii katolickiej, do świętych, nawet do samego Pana Jezusa czy Matki Bożej. Tak, bo też trzeba jasno powiedzieć, jak wygląda aborcja eugeniczna, bo tutaj jest szereg mitów. Generalnie lewica wierzy chyba w jakąś formę teleportacji, że to dziecko jest, czy ten płód jest, a potem go nagle nie ma. Tak, tak jest wyobrażenie dużej części społeczeństwa wdrukowane przez lewicę. Aborcja późniejsza, czyli ta aborcja eugeniczna albo jeszcze późniejsza aborcja, polega na tym, że przedwcześnie wywołuje się poród i w założeniu akcja ta przedwcześnie wywołana, poronno, urodzeniowo-poronna, nie wiadomo jak to nawet nazywać, ma zabić dziecko, czyli dziecko przechodząc przez drogi rodne kobiety na skutek skurczy ma tego nie przeżyć. I tak wygląda aborcja eugeniczna i to, co pokazuje ten film, o tym też jest mowa, ale ten film pokazuje, że w większości przypadków te dzieci jednak przeżywają tą aborcję. I doświadczenie naszych rozmów z licznymi położnymi, które nie są w tym filmie, bo to nie jest tak, że tylko my znaleźliśmy kilka położnych i one powiedziały, to jest powszechnie znana wiedza w środowisku. Doświadczenie jest takie, te dzieci prawie zawsze dają znaki życia. Czasem jest to łapanie oddechu, czasem jest to kilka uderzeń serca, czasem jest to konanie 15 minut, czasem 6 godzin. A najdłuższy przypadek, o którym my wiemy, to jest przypadek z Wrocławia z 2014 roku, kiedy lekarzom prawdopodobnie pomyliły się dawki albo po prostu organizm kobiety inaczej zareagował i ta akcja porodowo-poronna odbyła się na sali, gdzie były inne matki i nie dało się już ukryć tego faktu, więc tą dziewczynkę, bo to była dziewczynka z zespołem Downa, ratowano. Ona miesiąc czasu była w opiece paliatywnej i w końcu zmarła. Więc to jest barbarzyństwo, które się działo w polskich szpitalach, które zostało skasowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, po czym środowiska aborcyjne zaczęły rozszczelniać przesłankę psychiatryczną i to znowu wraca. Znowu mamy dzieci, które przeżywają aborcję i jeżeli całkowicie nie zakażemy aborcji w Polsce, będziemy mieli takie przypadki. Jaka była skala? Rocznie dokonywano około 1000 aborcji eugenicznych. No to teraz, jeżeli mamy informacje od położnych, od lekarzy, że duża część tych dzieci przeżywała procedurę aborcji, no to po prostu dochodzimy do takiej sytuacji, że rocznie około 1000 dzieci, czy 800, czy 700, może 600, skazywaliśmy na niewyobrażalne cierpienie, dlatego że takie dziecko jest w wersji humanitarnej wkładane do inkubatora, gdzie kona, a w wersji niehumanitarnej po prostu wkładane do miski albo wiadra. Ono jest, no to dziecko umiera z pragnienia, z głodu, z braku tlenu. To są bunkry głodowe, w których umarł męczennik święty Kolbe. Tylko że jemu tam dawali, no miał tam powietrze, a dziecko ma niewykształcone płuca, więc no, ono się jeszcze dodatkowo dusi. Amerykanie opracowali taką torturę, to wlewanie, ten waterboarding, tak, wlewanie wody do płuc. To jest bardzo dobra tortura, dlatego że ona nie powoduje fizycznych uszkodzeń, nie ma ryzyka zapaści w związku z tym, tam jakbyśmy kogoś cieli, wyrywali paznokcie, to po prostu krwotoki i tak dalej. Natomiast jest ogromnie bolesna i właśnie coś takiego odczuwa dziecko nienarodzone, dlatego że ma niewykształcone pęcherzyki płucne. Ono próbuje złapać powietrze, ale na skutek tego, że ma niewykształcone pęcherzyki płucne, nie jest w stanie w pełni złapać tego powietrza i się dusi. Więc polskie państwo jest na poziomie nazistowskiej III Rzeszy, niemieckiej nazistowskiej III Rzeszy, których po prostu bezbronne dzieci traktuje gorzej niż zwierzęta, bo nawet zwierzęta się humanitarnie usypia. Polskie państwo po prostu odkłada te dzieci na półki, na miski do inkubatorów i pozwala im konać z głodu, z wychłodzenia, z braku tlenu, z braku wody, tak? Pewien lekarz obecny przy właśnie takim zabiegu, tak pięknie to się nazywa, zabieg terminacji, widząc, że dziecko żyje, po prostu udusił to dziecko. Może niech Pan powie, jak to się odbyło. Mamy taką relację, jest to też w filmie powiedziane, pokazane. No po prostu to jest pytanie, o co chodziło temu lekarzowi, czy Czy chciał po prostu szybciej pójść do domu, czy chciał skrócić męki tego dziecka? No to tą scenę trzeba zobaczyć, bo my też nie jesteśmy w stanie jakoś jej skomentować. No to są takie sytuacje, które po prostu jakby się człowiekowi wymykają z jakiejś próby zracjonalizowania, z próby zrozumienia, co się działo w tym chorym umyśle, że zdecydował się na takie działanie. Dlatego, że to jest tak daleko posunięte bestialstwo, które wydaje mi się, że nawet się w większości więźniom skazanych za jakieś ciężkie przestępstwa niekoniecznie mieści w głowie. Natomiast tego typu rzeczy dopuszczają się lekarze, którzy przecież mają być w założeniu elitą tego narodu. Inna pani doktor, kiedy się dowiedziała, że dziecko żyje, po prostu odwróciła się, wzruszyła ramionami i poszła sobie dalej. Bardzo głośny przypadek, którego nie ma tutaj w filmie, to jest przypadek szpitalu w Opolu. To był bodajże 2016 rok. Nie ma go w filmie, no bo był bardzo dobrze opisany, więc jakby przedostał się do mediów. Tam zrobiono cesarskie cięcie, dlatego że dziecko było za duże. Prawdopodobnie już nawet było po terminie tych 22 czy 24, bo tutaj dwie daty się stosuje, tygodni. I lekarze, po prostu bojąc się nie dokonać aborcji, zrobili cesarskie cięcie, wyciągnęli dziecko, wsadzili w inkubator i pozwolili mu konać. Personel medyczny niższego szczebla, czyli pielęgniarki, położne, chodził ze łzami w oczach i błagał lekarzy, żeby to dziecko ratowali, no ale oni go to nie ratowali, Więc no, to są takie sceny, to są takie dramaty tych dzieci przede wszystkim, bo oczywiście te położne też cierpią, ale my celowo jakby kierujemy światło na dziecko, dlatego że mówi się o wszystkich, mówi się tam właśnie o prawach kobiet, o tym, że komuś będzie smutno, przykro, że będzie miał zniszczone życie. To są wszystko w większości bzdury, panie redaktorze, dlatego że ja rozumiem, że jeżeli jest niechciana ciąża, no to ona jest, tak, no ale przecież to dziecko można oddać, zostawić, tak, po co je zabijać? W Polsce zostawia się 500 noworodków zdrowych w szpitalach. Ludzie to robią po prostu. No i te dzieci trafiają do adopcji. Ostatnio nawet jedna z naszych wolontariuszek adoptowała dziecko, które zostało przez rodziców porzucone. Więc ja naprawdę nie rozumiem tego, dlaczego tym dzieciom na zwykłym świecie nie można pozwolić żyć. I to jest film o dzieciach. To jest film o dzieciach, które cierpią, bo to one są jedyną ofiarą aborcji. Bardzo nam się nie podoba hasło, że właśnie są inne ofiary aborcji. Główną ofiarą aborcji jest dziecko, bo to ono dostaje najwyższą karę. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to po prostu nie zna tego zjawiska, tak? Tak mogę to powiedzieć. Z punktu widzenia nauki Kościoła, przypomnijmy, wszystkie osoby, które współpracują świadomie na rzecz mordowania dzieci nienarodzonych. To są osoby, które podlegają ekskomunice. Lekarz, pielęgniarka, która świadomie bierze w tym udział, ale za chwilkę o tym też jeszcze powiemy, bo to nie jest tak do końca, która bierze w tym udział, która zarabia za to pieniądze, która robi to z przekonaniem, że robi dobrze. Osoby, które nakłaniają do zamordowania dziecka nienarodzonego. Politycy, którzy ustanawiają prawa zezwalające, ułatwiające na mordowanie nienarodzonych dzieci. Urzędnicy, wszelkie inne osoby, które są wpisane w cały ten proceder i całą tę machinę państwowo-administracyjną, podlegają ekskomunice i w przypadku śmierci, nagłej śmierci, osoby te są zagrożone wiecznym potępieniem. Donaldzie Tusku, zmień swoje postępowanie. Wszystkie aborcjonistki, aborterzy, zmieńcie swoje postępowanie, nawróćcie się, dlatego że kara, która was czeka w przyszłym świecie, jest karą niewyobrażalną, karą, która będzie trwała wieczność, nigdy się nie zakończy. Dziś może to dla was brzmieć jak bajka o żelaznym wilku, ale ta rzeczywistość do was coraz bardziej, z każdą sekundą, z każdym oddechem się przybliża. warto się opamiętać. No właśnie, panie Krzysztofie, pielęgniarki, część z tych pielęgniarek, mimo że dzieje się to, co się dzieje, tkwią na swoim posterunku pracy. Co więcej, wiele z nich ma nawet ze zgody samych biskupów miejsca na to, aby one tam pracowały, tylko i wyłącznie po to, aby mogły te dzieci ochrzcić. Tak, tutaj muszę ten wątek dobrze wytłumaczyć, bo rzeczywiście jest tak, że ten personel niższego szczebla, on nie inicjuje aborcji, on bardzo często jest stawiany w sytuacji bez wyjścia. To znaczy lekarz zainicjował aborcję, albo lekarz, albo inny zespół zainicjował aborcję i taka pielęgniarka, taka położna wchodzi na salę i de facto klauzula sumienia już nie działa, dlatego że ta kobieta jest w bezpośrednim zagrożeniu życia, trzeba jej pomóc, zakończyć ten proceder, trzeba się nią zająć, tak? Trzeba się też zająć tym dzieckiem i jeżeli ona nawet nie ma możliwości skorzystać z klauzuli sumienia. I tak znanym jest przypadek, że po prostu położna rozmawiała ze swoim biskupem i powiedziała, że ona chodzi do aborcji, ona nie jest w stanie tych aborcji zatrzymać, ona chodzi chrzcić te dzieci. Biskup jej powiedział, żeby chodziła dalej, tak? Bo to jest ostatnia rzecz, którą można zrobić dla tych dzieci, czyli je ochrzcić. I jeszcze wracając do tego wątku Kościoła i wątku polityków, jasno trzeba powiedzieć, że to jest dla społeczeństwa niezrozumiałe. Luźne rzucenie w przestrzeń, społeczno-polityczną osoby odpowiedzialne bez wskazania, kto konkretnie są ekskomunikowane, nie działa. I w pierwszej kolejności należy ekskomunikować polityków i powinno być to robione jednoznacznie, wyraźnie, żeby wszyscy wiedzieli. Dlatego, że lekarz, który jest aborterem w realiach polskich, nawet jeżeli jest aborterem przez lat 30, to zabije może 100 albo 200 dzieci. Polityk głosujący za prawem aborcyjnym rocznie zabija 1000. Od polityków wszystko zależy. Od polityków zależy. Sytuacja, w której nie ma jasno sprecyzowane, nie ma podanych nazwisk, nie ma powiedzianego przed głosowaniami powinno być jasno powiedziane. Głosowania 10 sekund po głosowaniu jest lista imienna. Tak działa Sejm. 10 sekund po głosowaniu jest lista imienna. Przed głosowaniem episkopat powinien wyjść i powiedzieć: wszyscy politycy, którzy podniosą rękę za dzieciobójstwem, za zabijaniem dzieci nienarodzonych, w momencie podniesienia tej ręki ściągają na siebie ekskomunikę. Co więcej, nie mają prawa wejść do kościoła nawet, dlatego że tak naprawdę jako osoby ekskomunikowane nie mają prawa uczestniczenia w życiu publicznym kościoła, w tym wejścia na mszę świętą, obojętnie czy jest ona mszą świętą w samej świątyni, czy na przykład jest gdzieś na wolnym powietrzu. Jeszcze ostatnie pytanie, bo musimy kończyć. Wczoraj również odbyła się premiera tego filmu, pokaz tego filmu w Sejmie. Proszę powiedzieć, ilu było z posłów, kto z posłów był, czy byli również tam posłowie z Lewicy, ci, którzy tak wspaniale przecież dbają o dobro kobiet i o nasz naród. Jaka była reakcja też posłów? Posłowie byli wstrząśnięci, szczególnie jak zobaczyli dokumenty ze szpitali, które my pokazujemy. Posłów nie było wielu, było chyba 9 posłów. Mieliśmy posłów z zespołu parlamentarnego, który jest w dużej mierze zespołem pisowsko-solidarnościowo, tam są posłowie PiS-u i Solidarnej Polski, więc był oczywiście pan przewodniczący, poseł Uściński, było kilku posłów z Solidarnej Polski i przyszli posłowie od Grzegorza Brauna, czyli Grzegorz Braun, pan Skalik i poseł Fritz. Nie mieliśmy tam jakiejś frekwencji za dużej, nie przyszli też żadni posłowie lewicowi. Będą pokazy w całej Polsce. W przeciągu tygodnia wrzucimy rozkład jazdy, że tak powiem, gdzie te filmy będzie można zobaczyć. Reakcja posłów była taka, że chcą pokazywać te filmy w swoich okręgach wyborczych. Nie chodzi o wybory, tylko w okręgach swojego działania. Tak? Chcą po prostu pokazywać tam, gdzie mają mandat przypisany, tam chcą te filmy pokazywać, więc to jest ten owoc tej pracy tego zespołu parlamentarnego. Mam nadzieję, że to posłów też odpowiednio usztywniło i odpowiednio przygotowało argumentacyjnie, jeśli chodzi o jutro i pojutrze to, co się będzie działo w Sejmie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. W takim razie ja proponuję, żebyśmy mimo wszystko na koniec tej naszej rozmowy zmówili modlitwę w intencji dusz tych wszystkich pomordowanych dzieci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niechaj odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Drodzy Państwo, Państwa i moim gościem, przepraszam, był pan Krzysztof Kasprzak, Fundacja Życie i Rodzina. Dzisiaj rozmawialiśmy o bardzo drastycznej rzeczy, o mordowaniu. Nie mającym sobie równych zbrodni, mordowaniu dzieci nienarodzonych. Niewinnych dzieci, którym nie dano szansy na to, aby się urodziły. Krzysztof Kasprzak, Fundacja Życie i Rodzina. Dziękuję. Polecamy Państwu również wspieranie Fundacji. Również prosimy o kontakt z Fundacją w przypadkach, które byłyby związane z działalnością Fundacji. Ja w opisie filmu zamieszczę wszystkie informacje. Dziękuję też Państwu za wsparcie dotychczasowe dla kanału Te Deum. Żegnam się z Państwem, życząc wszelkiego dobra i błogosławieństwa Bożego. Do zobaczenia przy następnej rozmowie. Panie Krzysztofie, zapraszam Pana do kolejnych rozmów, tym bardziej, że będziemy mieli chyba o czym rozmawiać. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Marek Skowroński i Pan Krzysztof Kasprzak. Dziękuję.